Siemanko, jestem Lucek, to jest Digita Ona i zapraszam was na kolejny odcinek razem z Pawłem. Dzień dobry, cześć, czołem! Będziemy dzisiaj stuntować rowerkami, BMX-ami. Tak jest. Go rowerki. Go rowerki. I będziemy skakać, będziemy tutaj z budynku na budynek, będziemy szukać nowych miejscówek dla BMX. O, shit. Będziemy nowych miejscówek dla BMX-ów. Co ty tam skoczyłeś? Ja przed chwilą skoczyłem tam, ale to nie jest takie... O, już widzę! Poczekaj. Co? Czekaj, zaraz spokojnie. Rozpędzę tygryska tylko. No. I szukamy różnych fajnych miejscówek, żeby sobie postantować. Ewentualnie tych miejscówkach będziemy sobie gdzieś tam razem później skakać na BMX-ach, na gdzieś na live'ach czy coś takiego. Mhm. Bo to też fajnie wychodzi. Zobaczymy, no dokładnie. O, jesteś? O, patrz. Przeleciałeś troszeczkę. Ale no, jeszcze. Jeszcze trika zrobiłem sobie. Ale chyba nie da się wskoczyć na ten budynek tutaj, coś czuję jednak, za wysoko jest troszeczkę. Znaczy dać się da, ale będzie to trudne. Nie da się. No way. Ale fajnie się wybija. Bo w ogóle za nisko mi skacze. Stantowanie BMX-em jest takie, wiesz, wybijesz się, lecisz w powietrzu, możesz szybko obroty robić, różne triki, tego typu rzeczy, to jest fajne. Nie są to takie stanty jak na tym, jak na motocyklu. No nie, to na są motocyklu zupełnie inne, to... zupełnie lepsze. Na motocyklu to tam nie obrócisz się tak w ten sposób jak na BMX-ie. Na BMX-ie masz robić takie fajne stanciki. Dobra, tutaj sobie odpuścimy tą miejscówkę, chodźmy gdzieś dalej. Ja przeskoczyłem przez śmietnik. Wiesz co? A właśnie. Spróbujmy, bo śmietniki czasami motocykle... No właśnie, motocykle fajnie się wybijają od śmietników. Niestety minusem śmietników jest to, że one się po pewnym czasie ruszają. No też. Wiedziałem! Co to wiedzieliśmy? One po pewnym czasie się psują, gdzieś tam, no. Czemu się tak późno wybił? Co za grubas? Nie, tutaj słabo. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. To... Czekaj, to nie, to wiesz co, najlepiej na śmietnik najechać gdzieś, gdzie jest taki przesko... O, patrz, jest, patrz, nas ziomek jest! Gdzie? YOLO! O, yeah, boy! Ja mam zielony rowerek, nie oddam mu mojego. Przeskoczyłem gościa. Przeleciałeś go. No, bardzo fajnie. Kurczę, jaki dobry normalnie ze mnie stunter BMX-owy. Dobrze, tu byliśmy kiedyś na parkingu gdzieś w tych okolicach. Okej, nieważne. Chodź, już tam przeleciałeś go raz. Wystarczy. Przeleciałem auto. No nie przejeżdżaj mnie, dziocha. Co za laska. Tutaj szukamy jakichś fajnych wybijek do BMX-a. Mhm. Jak coś masz, to daj znaka. Dobra, okej. Okay. Poćwiczymy tam. Czemu wszystkie śmietniki są przestawione? No bo to śmietniki. Co, myślisz, że śmietnik to jest gorszy już? Tak, tak. Ożysz ty. Pocisnąć. Czekaj, bo tu wjechałem jakieś takie dziwne rynienki. Nie jest taki hopen siupen. Czekaj, wiem gdzie możemy pojechać. To kawałek drogi stąd jest, tutaj... ale... Ups. Ale... Widziałeś? Gdzie tu poleciałeś? O rady, czegoś takiego jeszcze nigdy nie miałem. Ale te śmietniki są słabe, no bo to się co psuje. Ty sam jesteś słaby śmietnik, co ty mi tu... Beszkalował śmietniki? No. Zobacz, patrz co się dzieje, tutaj się robi. No. Nagrywam cię. Ekstra! Nie, bo wtedy mi jakoś fajnie stanął i ten... No wiem, no... Przeleciałem, no. Teraz ci już nie staje, no. No teraz mi już nie poleciał, do góry nie poleci, nie? Dobrze, chodźmy tam w tamto miejsce. Tam będzie spoko, mówię ci. Wiesz? Tam jest dużo takich, no, jest dużo takich fajnych murków. Dobrze. W ogóle rowerem bardzo fajnie się też skarczę na pociągi. Na pociągi? Lubię pociągi, chodźmy na pociągi, oczywiście, że tak. O, stąd możemy gdzieś skoczyć. No tutaj też blisko są jakieś budyneczki, na przykład na stację benzynową, patrz. A, ty już tam pojechałeś, czekaj, właśnie tutaj rozpędzam. No, patrz, jestem na stacji. Oj, patrz, się nie rozpędziłem. Bardzo podobna stacja jak na Skrapie zbudowaliśmy. Tak? Nie, no. trochę mniejsza od naszej. Nasza była większa, tak, oczywiście. Tak. Posiadała dwa dystrybutory, a nie dziewięć. A tutaj? Ty, patrz! Skoczyłem, widziałeś? Nie, co, jak? No tu do parkingu, tylko sobie normalnie.
Aj tam, no, to jest normalna rzecz. Każdy by wskoczył. O, ja nawet przeleciałem go. Ty, fajnie tu jest. Podoba mi się. Dawaj coś z tym parkingiem tutaj porobimy, fajna miejscowa. O kurczę, krzywdę sobie kotek robi, no. Użyj siły tego, pedałów. To pedały. Panie Kitlik. Nie, mój rowerek! A czemu taką dziurkę ktoś tu zrobił? Jest, dobrze, wydostałem się. Elegancko. Czekaj, spróbuję wyskoczyć, pojadę na sam szczyt. No, no, no. A ty jesteś, byłeś na szczycie tego może, tego? Maze Banku, BMX-em? Nie. Ciężko będzie wskoczyć. Nie, nie BMX-em, Maze Bank, tylko chodzi o parking. Nie, 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 nie. Wyskoczyłem z drugiego okienka chyba. Aha. No dobra. Ja zobaczę, bo tutaj pewnie jest, jakieś dachy są i mogę tutaj na dach wyskoczyć, no pewnie, że tak. No i właśnie tam są daszki różne i tam można skoczyć na parking przez ten. Z drogi bezpośrednio, tylko ciężko jest, ale da się. Juhuhu! O kurde. Pyk, elegancko. Underground! Nie, 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 pomyślcie. Ale czemu, jak z opóźnieniem, normalnie spację pół godziny temu kliknął, teraz mi skacze? No, tutaj są jakieś budynki, ten z czerwonym dachem. Tak, są. Oczywiście. Jezus Maria, nie umiesz skoczyć. O kurczę, to jakaś przerwa jest. Okej, okay. Spróbuję zawrócić. Co za klucha, no. Jedź ty, klucho. O nie, ja tu nie... Nie zawrócę. Ja nie mogę teraz ten, bo zanim na te pedały siądzie, to chwilę trwa, no. Nie? No, no, no. A ja mam tutaj inną akcję. Ja nie mogę się obrócić BMX-em. Dobra, chodź skaczemy na te o, budynki buzia, tutaj. Ła, buzia, boli buzia! Pana kotka, czekaj chwilę. Już, poczekaj, bo ja tutaj... O, patrz, tu jest burdel dziwnych rzeczy. Pyk. O. Gdzie ty? Co ty tam? Śmietniki, czekaj chwilę. Paweł. Jedź ty normalnie, co za ziomek. Ops. Patrz, i teraz tutaj pojadę sobie. Prosto w hasioki. O nie, nie, to nie wybija tak. No. To trzeba by się inaczej jakoś ogarnąć z tym. Dobra, jestem na tym budynku, co mówiliśmy. I teraz trzeba przeskoczyć na następny. No to kawałek jest. Tak myślę, jak to ładnie zrobić. Dobra, uno momento. A to się rozsuwa, jakie eleganckie, jakie automatyczne. No, no, no. Właśnie to chodzi. A można by się spróbować od tego odbić. Już tam brumkam, powoli, powoli. Dawaj, dawaj, no. Spróbujemy razem, bo to może być ciężkie. No co za... O nie, no co za klucha. Czekaj, bo ja gram kluską, wiesz, teraz. O, dobrze. No widzę właśnie, coś ci nic nie wychodzi. Dziękuję. Proszę bardzo. No i... Jezus Maria, no. Mój jest jakiś opóźniony, wiesz, bo, że tak powiem, jadę. Klikam mu, no. Skacz. A on jedzie i po chwili, po minucie nagle, o, może skoczę. Pewnie, że tak. Jadę do ciebie. Bierz ten motor. Daj mi trochę czasu, daj mi trochę czasu. O, jest, skoczyłem do środka w końcu. No. Powiem ci tak, Tony Hawkiem to ja nie będę. Znaczy, czekaj, był inny gość od BMX-ów. Nie Tony Hawk, tylko... Hoffman? Jak, nie wiem, nie, wiem on, wiem, ten na deskorolce jeździł Tony Hawk, ale ten... No, 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 ale był taki też od BMX-ów gościu. Ale tutaj, zobacz, na ten daszek, tu. No to tak, ja już tam jadę. Ta. A gdzie ty jedziesz? Ta. No do ciebie. Tak? Na górę jedziesz? No. Dobrze. Ja na samą górę. Na szczyty jedziesz? Dobrze. Chodź tutaj. A ty gdzie jesteś? Na szczycie. No to jadę szczytować. To chodź tutaj. Rozpędzamy się tak porządnie, co nie? Aha. Czy nie? No dobrze. Na tą rampę? Okej. Nie, przeskoczymy. Będzie lepiej. Kurde. Zapomniałem, że jak się trzyma spację, to on przestaje pedałować. A jak się nie trzyma spacji, to on nie wyskoczy w tym momencie, jak puścicie. A tutaj nie trzeba wcale na ten skakać. Z tej lampy, żeby tutaj na ten budyneczek skoczyć na dół. Tylko można właśnie przez okienko na dole wyskoczyć. O rany. A spróbuję z tej strony skoczyć na to okienko z powrotem. Niestety mój sobie nie daje rady, wiesz.
O, okej. Okay. I teraz do parkingu z powrotem, ale stąd. Jestem na czerwonym daszku. Co? Hejka. Jak to, hejka. Jak to zrobiłeś? Skoczyłem sobie. Aha, o. Ja myślałem, że to jest za daleko. Nigdy nie mów, że za daleko. Zawsze jest za blisko. Dobrze, to teraz z powrotem na parking. Mówisz z powrotem? Ale w tą stronę. Cześć. I co jest? Siema. Kliknąłem spację, ale nie skoczył, wiesz? No ja właśnie. Nie wiem, z czego to jest. Dlaczego on nie skacze, jak klikasz mu? Niż na przykład masz. No. Spacja. To jest jakaś sekunda. Spacja. O, teraz skoczy od razu. Spacja. O. Ale jak startujesz, to jest lipa. Spacja. Cyk. Nie, też nie. Dobra, to co, parking mamy ogarnięty. Chyba, żebyśmy... Czekaj, a może w drugą stronę o, shit, dwa razy poskoczył, jak raz kliknąłem. Tutaj z parkingu i na te budynki niskie skoczyć? Nie będzie ciężko. Tak, jasne, że tak, dobrze. Tylko musimy wjechać tym razem na pewno na szczyt. Dobrze. To będzie trudne. Co ty mówisz? Będzie lighten. Łatwe. Na to jakie budynki? O czym ty mówisz do mnie? A, ten tutaj budynek taki z tej strony, ja widzę. Nie, chodziło mi po tej, po przeciwnej stronie. No mówię, ja widzę, widzę. To będzie bardzo hardkorowy. Tu? Dobra. O nie, to jest chyba za daleko, ale spróbujmy. O właśnie z drogi to, śledzie, bo Pawełek jedzie. I nie skoczył. Za takim opóźnieniem skoczył, że ja pierdzielę. Musisz wcześniej kliknąć. Mhm, okej. O, shit. Odbił się. Da się tam wlecieć, ale ciężko będzie. Bo to jest tak na styk, wiesz? Sabotapa, jak to było? Ej, co to było, ludzie? Ej, ale będziesz musiał to zobaczyć, Lucek, bo... Przed samym skokiem nie ten... Ale nie, grawitacja się zatrzymała u mnie, wiesz? Co? No o to mi chodzi, że mi się grawitacja zatrzymała. Ja skoczyłem, odbiłem się od murku, poleciał do góry, zrobił... Obkręcił się troszeczkę i zatrzymał się w miejscu powietrzu na chwilę. I tak mówię, kiedy spadniesz, nie? Co jest grane? Co? Dobra, ja próbuję. Widzisz? Takie rzeczy się dzieją. Dziwne rzeczy się dzieje. Mój się odbił od murku, nad murkiem stanął i zawisnął nad murkiem. Tak by gdzieś na czymś stanął, nie? Ale nie stał na niczym. Ale jak fajnie wyleciała tak. To jest jakieś, nie wiem. Co to ma być? Hello? Tu mamy tunel. A czekaj, a wiesz co jeszcze można zrobić? Bo... To jest oszukana grabia. Nie, no w sumie... Na most nie ma co wjeżdżać, bo tam jest... Można po linii jechać, po moście na sam szczyt. Jest taki fajny mostek. Ale no... Mhm. Jest, wiem. To jest takie, ja tam na motocyklu wjeżdżałem. Nie standardskie w ogóle. Dla BMX-a to jest zbyt łatwe. Poszukam czegoś innego jednak. Nie, ale te murki są dobre, musimy jakieś murki walić chyba. Tak, murki no. Szukaj, a ja ten. A ja wezmę sobie BMX-a mojego. O ile jeszcze tu jest. Jedno kółeczko challenge. O, jakaś pani tu stoi. Dzień dobry, mam rowerek, widzi pani? Nie, czekaj, bo nie mogę w nią trafić. Co nie możesz brać do pojazdu? No, ja ci... Jaka gra upośledzona. Ja wszystko mogę brać do pojazdu. Ja nie wiem. Dobrze. To mamy ogarnięte. Okej. O, dobra, tutaj może. To jest jakiś taki ten. Tutaj by się można wychopcać na normalnym motocyklu. Wow, nieźle. Widziałeś to i takie 360. No, dobre. I to było jeszcze fajne. Takie z przerzutką, jeszcze przerzutkę zrobiłem. No haha, proszę bardzo. Ty, tu można chyba wskoczyć. Ja próbuję tu. Zobaczymy, czy to wybija w ogóle. Dobra, działa. No shit.
Dobra, czekaj, jestem tutaj u góry, proszę bardzo. Gdzie jesteś? Ja skaczę sobie ładnie, zobacz, proszę bardzo. Hops, pyk, pyk. O, bo ja próbuję się właśnie odbić tak fajnie od murka. Murek to ja mam w domu. To jest za wysoki murek, niefajny. Niefajny, ale lepsze są te krzaki, bo one są jeszcze wyższe, wiesz? O, albo tutaj krzaki, pa, jakie krzaczory takie. No. Na chwilę trochę grawitacji mi znowu ścięło. Nie wiem czemu. Dobra. Grawitacja teraz to wredna. Poszukajmy jakichś tych budynków obok siebie, tak żeby zeskoczyć z jednego budynku. Coś jak tutaj mieliśmy przy tym, przy parkingu, tylko w innym miejscu. Ja bym pojechał w jedno miejsce, właśnie to co tam myślałem sobie. Chodź ze mną. Już idę. Czekaj. Sekunda, pedałuję. Okay. Dawaj tutaj do tego, do kanału. Do kanałów? No, dawaj. Czemu się grubas wybiłeś? Jaki grubas? No przestań! O nie, ja nie mogę opanować kota. Dostał kociochwiku. Opanuj się, kocie! Widziałeś ile ładnych tych trickshotów zrobiłem? Nikt takich nie robi. No, chodź, idziemy. Jadę. I hopka. A, nie wyszło. Czekaj. Ooo, rozsmarowałem kotka. Zakrwawił się. Holender, ciężka sprawa. Dobra, weźmy pana kotoła jeszcze raz. Na przetrzepanie, tak. Chodź. Jedziemy. Gdzie ty jesteś? Czemu tam uciekłeś? No czekam na ciebie. O Jezus Maria, krwawie znowu. Chodź. Czekaj. Dobra. A ty tam gdzieś do góry pojechałeś. No. Chodź. Nic nie mówisz. Możesz ty. Niedobry. Tutaj będą fajne miejscówki. Dobrze, pedałuj. Dobrze. A tam jedziesz, dobra. No. Powinno coś się tu fajnie skakiwać. Czemu w ogóle ma takie opóźnienie? To jest opóźniony kot w ogóle. Kto mi dał takiego opóźnionego kota? Dobra. I tu powinny być fajne miejscówki. Teraz pojedziemy sobie w tą stronę. I tu powinny być fajne wybijki. No. Tu będzie to. Mój kot jest zbyt skoczny momentami i niestety... O. Jedź pan szybciej. O nie, spokojnie. Dobra. Są fajne murki do wybijania. Tylko, czy my się od niego tak ładnie wybijemy? No nie wiem. Trzeba próbować. Już jadę. O, wiem co tu można porobić. O, toj. Ile? O, tu jest. Można o mój tak... Boże, zostawiłem zęby na schodach. W dół po barierce można spróbować. Wiesz o co chodzi? Ja wiem, spuszczanie na barierce, no. Patrz. Widziałeś to? Nie widziałeś. Nie, akurat się odwróciłem, przepraszam. Nie fajnie. Uderzyłem cię? No trochę, ale tutaj po barierce w dół dawaj, robimy trika. Ale jak tam się wjeżdża? Jak jestem grubym kotem? Normalnie. O, faktycznie. Jak go telepię. Jadę! Pierdziele. Z kim ja gram? Wesoły kotek pruje na rowerku. Pedałuje. Dobrze. Super. Ty, a może... No, a tutaj po barierce na dół? Skoczyć gdzieś tam. Tylko mój teraz nie skacze, wiesz? Mój się przewraca. Aha. Oh, come on.
Nie, ale tutaj fajna miejscowa jest. Można fajne rzeczy porobić. A, dobra. Jeszcze tak się zastanawiam, w którym miejscu gdzieś w GTA są takie długie, długie barierki, w których można by się właśnie ześlizgnąć, tak? Fajnie. Mm-hmm. O, konfrontacja. Ty w swoją stronę, ja w swoją. Dobrze. Czekaj, trup tam, jak w swoją stronę swoją. O czym ty mówisz? Nie, nie, nie. Chodziło mi to, że się od ciebie odbiliśmy. Dobra, chodź spróbujemy na ten budynek, co ty byłeś. I z niego gdzieś skoczyć. Jadę. Uważaj, pan koteł jedzie. Dobrze. Ale mi normalnie jajka wytłucze, o nie. Przecież nie, koty mają jajka? Co jest, czemu ja tak rozbijam się, co za gruby koteł? Jaki tłuścioch, no. Jak tutaj wjechać? Jak tutaj wjechać jak taki... O nie. Czekaj, ja wyłączę mu turbo, bo on zaczął później jedzie. Kotełowe turbo wyłączysz? Tak. Tu nic nie ma ciekawego, tu nie przeskoczymy. Mnie to denerwuje, że jak dajesz ten szybkie jeżdżenie, to on cały czas pedałuje, nie? Nie możesz go zatrzymać. Nie, nigdzie chyba nie przeskoczę, bo tutaj jest troszkę za wysoko, znaczy za daleko wszędzie, wiesz? No. Chyba, że... Ewentualnie... Czekaj, ale ty, stąd na barierkę. Ekstra! czekaj, to tutaj musi być jakaś fajna wybijka, bo są... Grindowałem na barierce. Piękna barierka była. Tak? Mhm. O, czekaj, tu się może coś przydać. O, już widzę, ja już widzę. Ja już widzę, jak ja to zrobię. Świetnie. Nie, super. Nie, jednak przydałby się motocykl. Na motocyklu można by to jeszcze więcej rzeczy porobić. No. Bo chciałem o, ale tutaj na górę wskoczyć. Tak o. Chciałem na budyneczek ładnie wskoczyć. O, czekaj tu. Nie przewracaj się! Nie przewracaj się! Nie, nie, poczekaj. Ty, dobrze. tutaj się da wskoczyć, mówię ci. Nie, ale tu jest ciężko go opanować, jak masz przyspieszenie, wiesz? Bo on nie hamuje kompletnie. No na padzie musisz cały czas klikać. Ja gram na padzie i muszę cały czas klikać, żeby ten... Oj, przepraszam. Żeby jechać szybko. Osiedl. O, tu jest... Co? Wskoczyłeś? Nie! Jechałem na plecach po kartonie. Ja już się osrałem, że ten, że skoczyłeś tam. Widzisz, ja to tak, próbuję teraz. Ja takie rzeczy robię na co dzień w domu, wiesz. Sobie ćwiczę, mówię, do biurka podejść? Nie, bez sensu. Jak ty tak skaczesz wysoko? Podnoszę koło do góry przed wyskokiem i w momencie, kiedy koło przednie dotyka przeszkody, wtedy naciskam skok. Aha, faktycznie, zapomniałem o tym. No. To jest dobry motyw to jest, tylko czekaj. A tu jest właśnie wojna gangów, patrz, już strzelają do nas zaraz. Co? Nie, o Jezus. Ja pierdzielę. No przecież przed chwilą nie było tu żadnego gangu. No nie było żadnego gangu przed chwilą, ale nie. GTA stwierdziło, fajnie się bawicie. Zróbmy tu wojnę gangów, co nie? Oczywiście. O, tu jest fajna barierka do grindowania. O, dobra, zabijcie mnie już. Atak na gang. Czekaj, odjadę kawałek dalej. O, ja już nie atakować. Odjadę. Ja pierdzielę. A ja przed chwilą tam byłem i zabiłem wszystkich, wiesz? I dlatego tam nie było. I teraz pewnie minęło ileś tam minut. I się pojawili. I się pojawili znowu. No właśnie chodzi o to, że Paweł się bardzo wkurzał przed nagraniem, że... Tak, no bo ja chciałem rower, pojechać do garażu po rower i co, nie udało mi się wziąć rowerka. Ponieważ rozpoczął się atak na gang, nie mogłem wejść do garażu. O, znowu tu są. Się zdenerwował Pawełek, czekaj, gdzie on jest? Gdzie strzelasz do mnie? Ja! Może przynajmniej widzę, gdzie zginąłem, to powinien być mój BMX. Atak na gang. No. Trzeba mi tam wytłumaczyć parę rzeczy, wiesz? No chyba trzeba wytłumaczyć znowu. Minikanem. Gdzieś tu siedzi kolo. Musimy walczyć o nasze pole do zabawy. O nasze plac do zabawy, tak, to jest nasz plac do zabawy. Jak wyjazd! Weź kam i wyjaśnij. Dobra, idę. No nie, znowu tam biegną.
To są delikatne wybuchy BMX-owe. Ostatni jakiś gdzieś został. Dobra. No, w końcu. Zaliczono. Dwa minigany normalnie, wiesz. Niby na BMX-ach sobie jeżdżą, no to są dwa minigany. Koniec tego kotełkowania. Elegancko. Skończyła się zabawa. Tak jest. Dobra, tu jest mój rowerek. I tutaj tak. Tutaj tak, tu jest właśnie fajna barierka do sztantowania. Ty, ale zobacz, a nie tutaj, to się widzisz, nie ta za tobą, to za tobą. Tutaj patrz. No tu. O. No, no, widzę, widzę. jak potrzepany jeździ. To jest bardzo trudne. Dziękuję. Okej, to mamy. Próbujemy. Ej, tobie wychodziło już. No już mi wychodziło, widziałeś jak ładnie? Ładny rowerek, to wiesz. Ładny kotełek, to się to wychodzi. Jakbyś też miał ładnego kotełka, to by ci też wychodziło. Ja mam ładnego kotełka. Nie masz kotełka. Tylko, że Asuka ma spodnie, to jej nie widać. Aha, okej. To patrz. Dobrze, już jadę. Podejście numer 3. No, nagrywam cię, dawaj. Ekstra! No on ma opóźnienie jakieś, to jest straszny ten kotel. Ja mam ciśnienie się na kotełka. Jest opóźniony w rozwoju. Dobrze. Jaka morda kota. O, ale mnie pocisnął teraz. Nie. A ty! A! Kopnij rowerek, kopnij go! A ty kopnij go! A, zły rowerek. Dzisiaj nie wyszło. Dziś mam dość rowerka. Ja też. Też? Czekaj, ja... Nie, ja uciekam. Poczekaj, bo te apteczki tu zostawiłeś. Właśnie. A, szkółeczka się rozleciały. No. Czekaj. Ja próbuję wskoczyć do jakiegoś samochodu. O, tutaj na przykład. Teraz się postuntuj, no. O, zły rowerek. Bardzo zły rowerek. Ty, możemy to popróbować. Na ciężarówkę skoczyć. A my już właściwie jesteśmy na końcu odcinka, wiesz o tym? Wiem, ale to musimy popróbować też następnym razem. Potknąłem się o ciężarówkę. Czemu wyprowadzasz tego? A, dobra, myślę. On mówi koniec już, koniec, zobacz. Co jest? Dawaj go, bierz go tutaj. Daj mu daj mu apteczkę. Pik. O, shit. Nie, zabiją cię, pomogę ci. O kurde. Dobrze. Pomogłem, nie leżą. I tym symbolicznym akcentem jak to mówisz. Ten odcinek. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, na razie, cześć.